Witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj Państwu chcę pokazać, jak w prosty sposób w domu przyszykować sobie mięso na farsz do krokietów lub pierogów z mięsem. Najlepszy farsz jest wołowo-wieprzowy i taki tu zrobimy, czyli na pół, pół na pół. W tym przypadku to mamy szynkę bez kości i wołowinę bez kości. A jak sprawdzić, żeby wołowina nam się nadawała, po prostu palcem musimy, co prawda tam w sklepie nie pozwolą chyba, jak troszkę tak wchodzi, dosyć łagodnie, to znaczy, że wołowina się nada, nie jest taka żylasta, zeluwa i coś z tego będzie. Do tego będziemy potrzebować ze dwie większe cebule, około 100 g jakiegoś tłuszczu do smażenia, tu mamy olej, oczywiście sól, pieprz biały lub czarny, ziele angielskie, liść laurowy i to tyle i odrobina dobrej wody, żeby podlać nasze mięso. Obieramy, mijemy sobie cebulę. Nie musimy się tu cerdolić tam jakieś tam kosteczki czy kosteczki i obojętnie jak pokroimy tą cebulę, bo i tak trzeba ją podsmażyć, a później będzie i tak to wszystko mielone. Pieprzyć, ale połowiny raczej nie, musimy na dwa garnki to sobie naszykować. Lekko zielone. Idziemy do gorącej części. Do suchych garków nalewamy sobie troszkę jakiegoś oliwy oleju. Całkiem już, ale podsmażona i do takiej cebuli wrzucam pokrojone mięso do tej wołowiny bez przypraw. Pierwszy soli. Przykrywam, duszę i co jakiś czas przewracam wieprzowinę też tam do góry, do drugiego garka. Wrzucam pokrojone najlepsze kawałki. Szybciej się po prostu na dusi, szybciej z niego solę. Przemieszać troszeczkę. Przykryć, jak się trochę podsmaży, przewrócić na drugą stronę. I tak z obu stron, żeby była taka podsmażona w tej cebuli. Wołowina, jak widać, już się fajnie poddusiła. Zamieszać. Możemy dać przyprawy, czyli liściek pomarańczowy. Troszkę ziela angielskiego. Zalewamy gdzieś do połowy wodą i odstawiamy na mniejszy gazik do gotowania. Czyli na bok przykrywamy i dusimy. Sprawdzamy naszą wieprzowinę. Też możemy dać tutaj na przyprawy. Troszkę ziela angielskiego. Zalaj wodą. Zmniejszyć gaz i dusić do miękkości, jak i wołowinę, jak i wieprzowinę. Przykrywamy i dusimy do miękkości. Pod koniec gotowania, jakbyśmy mieli za dużo, załóżmy, wody w naszym mięcie, to trzeba zredukować, czyli odkryć i po prostu odparować, żeby było jak najmniej wody. Mięso mamy już ugotowane, tu jest wołowinka.
tu jest wieprzowina, też troszeczkę tylko jest wody, wywaru, rosołu gęstego. I teraz mięso musimy przemielić przez maszynkę do mięsa. Czyli uruchamiamy maszynę i mielimy nasze mięso. Jest samo mięso, nie ma żadnych kilogramów. Dlatego warto jest znowu gotować robić zawsze domowe, smaczne, tanie. Mięso mamy zmielone, doprawiamy sobie jak nam odpowiada, jaki smak nam odpowiada, bardziej ostre, mniej ostre. Zawsze mamy pewność, że tu mamy 100% mięsa w mięsie, bo sami to żeśmy robili. I możemy użyć nasz farsz do krokietów, do pierogów z mięsem, kilkakrotnie zmielić i zrobić z tego pasztet. Wszystko zależy od naszej inwencji twórczej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na inne moje filmy, przepisy kulinarne.